Mydła to substancje, których używamy każdego dnia. Zarówno mydeł w kostce, jak i mydeł w płynie. Lecz czym tak naprawdę są mydła i jak powstają? Mydła to sole wyższych kwasów karboksylowych. Przykładem mogą być stearynian sodu, olejnian sodu i palmitynian sodu. Pierwsze mydła wyrabiano już w starożytności z popiołu oraz tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych. Obecnie do produkcji mydła na skalę przemysłową wykorzystuje się najczęściej tłuszcz pochodzenia zwierzęcego. Pod lupę weźmiemy sobie dzisiaj kremowe mydło Cien. Przyglądając się bliżej składnikom, możemy zaobserwować, że głównie składa się z soli sodowych roślinnego kwasu tłuszczowego, soli pochodzącej z oleju nasion palmowych, wody, anionowego surfaktantu wytwarzanego z oleju kokosowego, który wspomaga rozpuszczanie brudu, gliceryny, która łagodzi podrażnienia skóry, węglanu wapnia, który adsorbuje łój skórny i tłuszcz, kwasu laurynowego, który jest bakterio- i grzybobójczy, skrobi kukurydzianej, która również adsorbuje łój skórny i tłuszcz, perfum, kokamidopropylobetainy, która również usuwa brud oraz łagodzi ewentualne działania drażniące anionowych substancji powierzchniowo-czynnych, mieszaniny alkoholi cetylowego i stearylowego, oksyetylenowanych 25 molami tlenku etylenu, która również usuwa brud, kwasu palmitynowego, który tworzy na powierzchni skóry mikroskopijny filtr zapobiegający utracie wody, oliwy z oliwek, chlorku sodu, który ułatwia pienienie się mydła, ale jednocześnie wysusza naszą skórę, kwasu tłuszczowego z nasion palmy olejowej, octanu tokoferolu, czyli octanu witaminy E, który zwiększa elastyczność skóry i łagodzi podrażnienia, prowitaminy B5, która również łagodzi podrażnienia skóry, soli tetrasodowej kwasu wersenowego, która pełni rolę konserwantu mydła, soli tetrasodowej kwasu etidronowego, która również pełni rolę konserwantu mydła, tlenku tytanu 4, który pochłania promienie UV, jednak jednocześnie przyspiesza starzenie się skóry. Spróbujemy odtworzyć proces powstawania mydła. Do przeprowadzenia reakcji zmydlania tłuszczów będziemy potrzebować następujących odczynników: tłuszczu stałego, np. smalcu lub masła, roztworu wodorotlenku sodu, czyli tzw. sody kaustycznej, wody destylowanej, etanolu, nasyconego roztworu wodnego chlorku sodu oraz szkła i sprzętu laboratoryjnego. Do probówki wypełnionej w połowie roztworem wodorotlenku sodu dodajemy odrobinę etanolu oraz mały kawałek tłuszczu stałego. Ostrożnie ogrzewamy zawartość przez kilka minut, jednocześnie mieszając i uważając, aby ta nie wykipiała. Następnie wlewamy 1/4 probówki nasyconego roztworu chlorku sodu, który ułatwia rozdzielanie składników mieszaniny. Mieszamy i pozostawiamy do ochłodzenia. Jak widzimy, wytworzyła się biała substancja, mydło. Przedstawioną reakcję możemy zapisać następująco. Tłuszcz, czyli w naszym przypadku smalec, zareagował z wodorotlenkiem sodu, tworząc mydło sodowe i glicerol.
Mydła możemy podzielić ze względu na rozpuszczalność w wodzie. Na rozpuszczalne, na przykład sodowe, potasowe. Oraz trudno rozpuszczalne lub nierozpuszczalne. Na przykład litowe, magnezowe, glinowe i wapniowe. Mydła możemy też podzielić ze względu na stan skupienia. Na stałe twarde, na przykład sodowe, wapniowe i stałe maziste, na przykład potasowe. Zarówno nasze badane mydło Cien, jak i utworzone są mydłami sodowymi. Jaki odczyn ma mydło? Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, zastosujemy lakmus, który w kwasach barwi się na czerwono, a w zasadach na niebiesko. Roztapiamy mydło. Dodajemy lakmus. Jak widzimy, mydło ma odczyn zasadowy. Podsumowując, mydła to sole wyższych kwasów karboksylowych o odczynie zasadowym. Jednak producenci dodają do nich wiele innych substancji wspomagających. Mydła możemy podzielić ze względu na stan skupienia i na rozpuszczalność w wodzie.